Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać podczas pierwszego webinaru w nowym roku szkolnym, pierwszego webinaru odpornej szkoły. I od razu zaczynamy od ważnego tematu, a tym tematem jest to, co widać na slajdzie, ale ja bym określił ten temat w taki sposób, że będziemy mówili o odwiecznym marzeniu każdego dyrektora i każdej dyrektorki, żeby wokół siebie widzieć osoby wśród grona pedagogicznego, które biorą odpowiedzialność nie tylko za to, co robią w zaciszu swojej klasy, ale też za całą szkołę, jakoś czują się za nią odpowiedzialni, czują, że to jest interesujący temat, jak to zrobić, żeby ona się rozwijała. I w praktyce często sprowadza się to do wątków pracy zespołowej nauczycieli, czyli takich sytuacji, kiedy oni mają okazję wspólnie o czymś zdecydować, i chodzi o to, jak to robić, żeby te rozmowy, które nauczyciele mają okazję w grupach prowadzić, miały taki charakter, że są prawdziwą rozmową, a nie tylko realizacją pewnego kanonicznego obowiązku, jak spotkanie zespołu przedmiotowego. I dlatego zaprosiliśmy dzisiaj trzy praktyczki, trzy dyrektorki, które w różnych środowiskach i w różnych warunkach też próbują nadać temu marzeniu realny kształt. Ale ponieważ spotkanie jest pierwszym spotkaniem z cyklu w tym roku szkolnym, w związku z tym będę miał też do powiedzenia przekazania kilka informacji na temat oferty, z której Państwo mogą skorzystać w Centrum Edukacji Obywatelskiej, oprócz obserwowania webinariów. A jeszcze o webinariach powiem tyle, że w tym roku postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę w takim sensie, że webinaria będą się odbywały co 2 tygodnie, co 2 miesiące. I będziemy eksperymentowali z godzinami. Stąd teraz godzina 14:30, a nie 12:00. Będziemy szukać takiej, która jest z Państwa punktu widzenia najwygodniejsza, bo kiedy o to pytamy, to różne osoby podają różne możliwości. Więc dzisiaj eksperyment z 14:30. Do czego Państwa mogę zaprosić w Centrum Edukacji Obywatelskiej oprócz odpornej szkoły? No, do tego wszystkiego, co dotąd, ale w nowych odsłonach, z nowymi partnerami, a też nowych tematów, nowych wątków, którymi będziemy się zajmować. Tutaj widzą Państwo to, czego można u nas szukać, a więc inspiracji, rozmaitych treści, materiałów, które można wykorzystać podczas lekcji, szkolenia, ale także projekty edukacyjne. I właśnie jeśli chodzi o te projekty, to trwa właśnie nabór na rok szkolny 2023-2024. Te projekty są bezpłatne i odnoszą się do rozmaitych ważnych w szkole tematów, problemów, które są naszą troską. I jeśli Państwo są nimi zainteresowani, to w niektórych z nich są jeszcze miejsca i można swoją szkołę do projektu zapisać. Bardzo zachęcamy do sprawdzenia tego. Jak zwykle naszymi partnerami jest NRC, norweska organizacja wspierająca uchodźców, a też osoby, które tym uchodźcom dostarczają różnych form pomocy i wsparcia, pozwalają im się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, partner, z którym CEO jest od wielu lat związana i dzięki któremu centrum może realizować wiele projektów nie tylko komercyjnych, ale także bezpłatnych z punktu widzenia nauczycieli, uczniów i dyrektorów i dyrektorek szkół. Zaproszenie na konferencję. Ona już całkiem niedługo. Jeśli Państwo chcą zadbać o dobrostan swoich nauczycieli, to warto dać im informację o tej konferencji 14 października. Ona ma wymiar zdalny i stacjonarny, ale niestety stacjonarnych biletów już nie ma. Są dostępne bilety online.
Jeżeli ktoś z Państwa nauczycieli albo Państwo sami jako nauczyciele są zainteresowani, to zapraszamy do poszukania informacji na naszych stronach i zapisania się. Osoby, które uczestniczyły w ubiegłym roku, twierdzą, że warto. Ja też wspieram taki punkt widzenia. Wkrótce, 3 października, będzie również konferencja dla dyrektorów od wyzwania do uznania o skutecznej i bezpiecznej komunikacji. Partnerami tego wydarzenia jest UNICEF i środowisko, którego logo jest obok logo UNICEF-u, wspólnie. To jest konferencja, w której będzie można przyjrzeć się rozmaitym badaniom związanym z obecnością osób z doświadczeniem uchodźczym w szkole, ale też posłuchać o dobrych praktykach działania w tych warunkach. I wreszcie projekt Wychowanie to Podstawa, do którego bardzo serdecznie zapraszamy, dla wychowawców, dla wychowawczyń, tych wszystkich osób, które zajmują się tą trudną rolą współpracy z rodzicami i z innymi nauczycielami dotyczącej wychowania. I to chyba nie, jeszcze nie wszystkie zapowiedzi. No właśnie, mam taką szczególną przyjemność, że mogę teraz oddać głos osobie, która będzie prelegentką podczas tego wydarzenia, na które również zapraszamy, bo mamy wśród dzisiejszych prelegentek również Kasię, która prowadzi ten podcast. Czy Kasiu, mogłabyś powiedzieć 2 słowa i zaprosić na to wydarzenie? Jasne. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam. To jest rozmowa, którą miałam przyjemność przeprowadzić, a właściwie rozmowa, którą Kasia Pijanowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziła ze mną. Wspólnie zastanawiałyśmy się nad tym, jak w tej parze rodzic-nauczyciel dogadać się z korzyścią i dla jednej, i dla drugiej strony, a przede wszystkim z korzyścią dla uczniów. Super, bardzo dziękuję. Nie ma to jak usłyszeć z ust autorki, o czym rzecz będzie. Bardzo serdecznie zapraszamy. A tutaj dzisiejsze nasze gościnie, Kasia Olejnik, która przed chwileczką mówiła, dyrektorka szkoły niepublicznej, ale sporej, znanej, od dawna działającej, ale też opiekunka ścieżki dyrektorskiej w klubie i laboratorium, które szkoły uczącej się, które funkcjonują w Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc to doświadczenie jej jest również trenerką. W związku z tym to doświadczenie obejmuje znacznie szersze spektrum niż tylko funkcjonowanie niepublicznej szkoły. Współpracuje i pomaga osiągać sukcesy także szkołom publicznym. Ula Skrzypczak, osoba, która jest od dawna z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest wzorem dla bardzo wielu dyrektorek i dyrektorów. Kieruje szkołą podstawową numer 1 w Piastowie i tam cuda robi. I trochę o tych cudach będziemy rozmawiali. I Justyna Orszulak, która niedawno do nas dołączyła, ale jest też osobą, która ma spore doświadczenie w pracy nie tylko z własną radą pedagogiczną, ale też z innymi nauczycielami i nauczycielkami, a przy tym uczestniczy wraz z innymi dyrektorami w Wodzisławiu Śląskim w pewnym projekcie, o którym parę słów powiemy, który jest takim sposobem na to, żeby szkoły w jednej gminie robiły coś wspólnie. I między innymi o tym Justyna powie, ale też będzie się odnosić do swoich własnych doświadczeń w szkole podstawowej numer 1 w Wodzisławiu. A tak jak zwykle, mają Państwo do dyspozycji czat. Na tym czacie można zadawać pytania do prelegentek. Nie mogę zagwarantować, że na te pytania wszystkie odpowiedzi padną podczas wystąpień, bo dosyć trudno jest w ten sposób dzielić uwagę podczas krótkiego wydarzenia. Ale mimo to proszę się nie zniechęcać i je zapisywać, bo te pytania są dla nas inspiracją do różnych kolejnych wydarzeń.
Być może też odpowiedź znajdzie się na samym czacie. Ja też pragnę podkreślić, że z dotychczasowych doświadczeń mogę powiedzieć, że ten czat jest też narzędziem do komunikacji między państwem, między osobami, które po prostu obserwują webinarium. W ten sposób można tutaj być aktywnym. I mam takie doświadczenie, że wiele osób tutaj dzieli się też swoimi doświadczeniami. Więc jeżeli ktoś zna odpowiedź na pytanie, które zostało zadane prelegentkom, to bardzo serdecznie zapraszamy też do odpowiadania, a nie tylko do słuchania. Dzięki temu ilość tych dobrych praktyk nam się zwielokrotnia. Zachęcam zatem nie tylko do zadawania pytań na czacie, ale też do dzielenia się swoimi doświadczeniami. No właśnie, i tyle wstępu. Z radością chcę oddać głos prelegentkom. To będzie też okazja do tego, żebyście powiedziały troszeczkę o swoich szkołach, tak żeby nasi uczestnicy mogli sobie wyobrazić, z czym się mierzycie i do czego te dobre praktyki można odnieść. Jak organizacja dużego zespołu nauczycielskiego może sprzyjać współpracy? To potraktujmy to pytanie jak wyzwalacz. Zapraszam cię, Kasiu. Dziękuję, Przemku. Tak jak powiedziałeś, ja jestem dyrektorką dużej, niepublicznej szkoły w Lublinie, szkoły podstawowej z niemal 500 uczniami i w mojej radzie pedagogicznej jest ponad 60 nauczycieli. I mam takie poczucie, że to już jest taki zespół, który wymaga rzeczywiście organizacji, żeby dobrze współpracować. I ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dla mnie składa się z dwóch elementów: rada pedagogiczna, spotkanie zespołu, to ja na początku chciałabym opowiedzieć o tym, jak staramy się organizować współpracę całej rady pedagogicznej, bo rozumiem, że o zespołach będzie jeszcze okazja, żeby o tym powiedzieć. Inspiracją była moja mama, która jest emerytowaną nauczycielką i z którą przegaduję różne rzeczy, i która kiedyś, jak usłyszała o moich planach na radę pedagogiczną, to powiedziała: Jezus Maria, drogie dziecko, przecież oni po pół godzinie przestaną cię słuchać. Pomyślałam sobie, że to jest bardzo ważne, żeby tę radę pedagogiczną, która jest bardzo nierówną komunikacją, bardzo nierówną, ponieważ i ja jestem po jednej stronie, a po drugiej stronie jest kilkadziesiąt osób, żeby zrobić coś, tak to przeorganizować, żeby ta komunikacja stała się na pewno niesymetryczna, bo to niemożliwe, ale tak, żeby nauczyciele czuli, że ich głos jest podczas tego spotkania ważny. I ja to robię w ten sposób, że przed każdą radą pedagogiczną wysyłam nauczycielom te materiały i te dokumenty, o których będziemy rozmawiać. Tak, żeby ich nie zaskakiwać i tak, żeby mogli się z nimi wcześniej zapoznać. Ale oprócz tego zbieram od nich w prostej ankiecie pytania, potrzeby, wnioski, sugestie dotyczące spotkania, które ma się odbyć. I mogę Państwu przedstawić pytania z ankiety na początek tego roku szkolnego, moje uwagi, pomysły, wnioski do kalendarza szkolnego i do sierpniowo-wrześniowego harmonogramu spotkań. Następne, moim zdaniem, priorytetem pracy naszej szkoły w tym roku szkolnym powinno być: w wakacje przyszło mi do szkoły, że do głowy, że moglibyśmy w tym roku szkolnym zrobić coś takiego. Czego potrzebujesz, by nadchodzący rok szkolny był dla ciebie udany? I te odpowiedzi są dla mnie bardzo ważne,
przy planowaniu spotkania z całą radą pedagogiczną i pokazują mi, co nauczycieli boli, co jest dla nich ważne, na co w tym roku powinniśmy zwrócić uwagę. I dla mnie jest to niezwykle ważne, że nauczyciele wspólnie ze mną, że robimy to, że wspólnie podejmujemy decyzje właśnie o tym, czym się w danym roku będziemy zajmować i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Przepraszam, szukałem kliknięcia, żeby włączyć sobie mikrofon, bo chciałem ci, Kasia, zadać jeszcze pytanie. Jak ty to robisz? Bo ja rozumiem, że pytasz nauczycieli i potem uwzględniasz te odpowiedzi w planowaniu spotkań dla całej rady, ale ja rozumiem, że tam się pojawia wiele rozmaitych wątków, no i na pewno nie jesteś w stanie zająć się wszystkimi. To jak to robisz, żeby nauczyciele wierzyli, że ty się naprawdę kierujesz tymi głosami? Znaczy, żeby chcieli je wypełniać i... Bo ja rozumiem, że to jest takie budowanie właśnie poczucia wpływu na szkołę i korzystanie z takiego efektu ojcowstwa albo macierzyństwa, no ale oni muszą wierzyć w to, że to tak naprawdę się dzieje. A ci, którzy wpisali tematy, którymi się nie zajęliście, no to nie mają tego doświadczenia. To Ty bardzo jak to dobre robisz? Jest pytanie. To bardzo dobre jest pytanie, Przemku. Po pierwsze, to nie jest tak, że moich 60 nauczycieli wypełnia tę ankietę i podaje mi 12, każdy 12 pomysłów na to, jak powinniśmy zorganizować ten rok szkolny. Ale ja je zbieram, wyświetlam, mówię, których było najwięcej, mówię, czym możemy się zająć teraz w tym momencie, a co musimy odłożyć na potem. A potem, wtedy, kiedy coś, czego nauczyciele potrzebowali, się wydarzy, to przypominam, że to wydarzyło się z tego powodu, że sami to zaproponowali. I Okay. myślę, że to Czyli jest cały ten bardzo... proces jest transparentny po prostu dla Tak, nich. tak. I wydaje mi się, że to jest po pierwsze najpierw zapytanie o to, czego nauczyciele chcą, potem zrobienie tego, co powiedzieli, a potem jeszcze przypomnienie o tym, że to, co zrobiliśmy, wynikło z tego, co oni powiedzieli. Ponieważ to pamięć ludzka jest niezwykle ułomna i niezwykle zawodna, więc myślę, że to trzeba bardzo pokazywać, ten proces cały, który się wydarza. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Justyna, a jak u ciebie? Jak u ciebie? Jak to robisz, żeby organizacjom sprzyjać współpracy? Cieszę się, że to podkreśliłeś, bo ja też zwróciłam uwagę na te dwa słowa: organizacja i współpraca. I cieszę się, że Kasia zaczęła mówić o spotkaniach Rady Pedagogicznej, dlatego że u mnie początkiem było tak naprawdę przeorganizowanie zarówno przestrzeni spotkań Rady Pedagogicznej, jak i metod pracy z Radą Pedagogiczną. Bo tak jak Kasia powiedziała, to ta sytuacja dyrektor i naprzeciwko ławeczka za ławeczką nauczyciele nie sprzyja współpracy, nie sprzyja komunikacji, więc dla mnie istotne jest to, żeby te ławki były ułożone inaczej i bardzo zawsze proszę moich nauczycieli, bo wiadomo, że mamy nasze spotkania po tym, kiedy odbędą się lekcje, żeby te ławki ułożyć w ten sposób, żebyśmy siedzieli w podkowie i po prostu rozmawiając ze sobą widzieli się nawzajem, a nie widzieli cudze plecy, czyli dokładnie to samo, co mówimy, jeżeli chodzi o uczniów. Nie zawsze się to udaje, czasami są jeszcze opory, ale w większości już w ten sposób się spotykamy i w ten sposób rozmawiamy. Część naszych spotkań robię też metodą po prostu pracy w grupie. Kiedy mamy coś do wypracowania, pracujemy w grupach. Ja muszę dodać, że pracuję w szkole podstawowej w Wodzisławiu, gdzie mam 45
nauczycieli, ale mam 5 nauczycieli, którzy tylko wpadają na jakieś pojedyncze godziny, i część moich nauczycieli to są też nauczyciele biegający do innych szkół, więc na spotkaniu rady no, rzadko mam tych 45, tak? Zazwyczaj jest to jednak mniejsza grupa. Więc kiedy mamy coś do wypracowania, to po prostu pracujemy w grupach, czy pracujemy metodą World Cafe, żeby oni mogli ze sobą po prostu porozmawiać i ustalić, i później przegadujemy już coś na forum. Więc to jeżeli chodzi o takie spotkania rady. Ja tu sobie, kiedy Kasia mówiła, ja już sobie też pewne pomysły, dziękuję Ci Kasiu, zapisywałam, dlatego że cały czas się uczę od innych dyrektorów właśnie jak organizować zespół, no bo nie jest to łatwe zadanie. Więc też taki pomysł, właściwie dwa pomysły, które zaczerpnęłam od innych dyrektorów. Po pierwsze na wprowadzenie nowych osób do grona, tak? Mamy tę sytuację, że kiedy pracujemy już długo, ja pracuję w tej szkole 22 lata i są nauczyciele, którzy pracują tak samo długo jak ja, to pewne rzeczy wydają nam się oczywiste i zapominamy czasami, kiedy przychodzi ten nowy nauczyciel, że należy, że czasami dla nas oczywiste rzeczy dla niego mogą nie być oczywiste. Więc zaczerpnęłam pomysł od koleżanki dyrektorki, od Anity Mielok-Plumińskiej na taką pigułkę dla nowych nauczycieli, czyli zebraliśmy te takie najważniejsze zasady dotyczące organizacji pracy w naszej szkole i nauczyciel na wstępie dostaje taki mini przewodnik dwustronicowy, gdzie, do kogo, w jakim terminie, informacje o chmurze, w której coś zamieszczamy, kwestie adresów mailowych, adresu służbowego, kto się czym zajmuje w szkole, więc to moim zdaniem też sprzyja właśnie współpracy. No i jeszcze nauczyciel dostaje takiego opiekuna, nie mylić z opiekunem stażu, tylko bardziej taką osobę, która oprowadzi, pokaże, czyli zajmie się taką prozą życia szkolnego. I też pomysł zaczerpnięty od innej dyrektorki dotyczący losowania, a dokładnie chodzi o takie wyzwanie dla Rady Pedagogicznej na początku roku albo po jakimś czasie, bo ten początek jest bardzo intensywny, więc gdzieś tam w październiku. Każdy losuje sobie parę innego nauczyciela i wyzwanie jest takie, żeby w danym roku szkolnym zrobić coś razem, przy czym coś jest pojęciem bardzo szerokim, oczywiście odnoszącym się do edukacji. To może być wspólne uczestnictwo w jakimś szkoleniu, to może być wspólny projekt, jakieś wspólne działanie w szkole. Ja nie sprawdzam, nie rozliczam tego, tak nie muszą mi z tego zdawać sprawozdań, natomiast trochę fajnych rzeczy właśnie z tego powstało i mam taki feedback ze strony nauczycieli, że gdyby nie to, to pewnie byśmy tego razem nie zrobili, bo na przykład ktoś tam wpada raz w tygodniu, do tej pory się z tym nauczycielem widziałam tylko przelotnie, a wylosowaliśmy się nawzajem i powstał taki pomysł, żeby zorganizować na przykład wieczór muzyczno-poetycki, bibliotekarka i muzyk. I to też taka mała podpowiedź organizacyjna, ale tak jak mówię, nie rozliczamy, natomiast pod koniec roku osoby, które czują, że wyszło coś fajnego i chcą się tym podzielić, dzielą się tym zresztą gronem. Okej, dziękuję. Ty mówiłaś, Justyna, o tych nauczycielach, którzy wpadają na krótko. Czy masz jakiś sposób na to, żeby takich nauczycieli godzinnych, że tak powiem w cudzysłowie, bardziej angażować, albo takie doświadczenie sukcesu w tym zakresie, że na przykład ktoś, kto pracuje w wielu szkołach, akurat w twojej uczestniczy w jakimś działaniu, które jest ponadprzedmiotowe, niekoniecznie związane z jego bezpośrednimi godzinami pracy? Tak, aczkolwiek mam świadomość tutaj pełnej dobrowolności i proporcjonalności, tak? Bo jeżeli nauczyciel ma więcej godzin w innej szkole, a do mnie wpada na dwie, no to no tak. Rzeczywiście jest to bardzo trudne, tak? Natomiast ten muzyk, o którym już wspomniałam, wpada na 8, ale jednego dnia. Natomiast zawsze rzeczywiście się stara tutaj wesprzeć, czyli tego dnia, kiedy jest, nawet coś przygotować, podpowiedzieć innemu nauczycielowi, żeby innego dnia coś mogło na scenie zagrać, tak, przy okazji jakiejś uroczystości. Okej, okay. Czyli przynajmniej jeden dzień ma taki, bym powiedział,
normalny, też w Tak, pełny. cudzysłowie, czyli pełny dzień i trochę to daje takie wrażenie kooperacji. Rozumiem, że ta gotowość się wtedy pojawia. Tak. Dobra, dziękuję Justyna. Dzięki. A teraz przenosimy się do Piastowa pod Warszawę, do Uli. I chciałbym Ciebie poprosić, Ula, żebyś powiedziała o tym, jak Ty tę organizację dużego zespołu czynisz taką, żeby sprzyjała współpracy. A wiem, że tak się dzieje z wielu źródeł. Dziękuję, witam serdecznie i bardzo się cieszę, że po drugiej stronie mogę spotkać wiele osób, które miałam przyjemność już gościć w naszej szkole. Tych pozostałych też serdecznie zapraszam. Jesteśmy szkołą otwartą dla wszystkich. Razem z nauczycielami, razem z uczniami, rodzicami staramy się tworzyć szkołę relacyjną, szkołą uczącą się, szkołą, w której uczy się 400. Blisko 450 uczniów, w której pracuje 56 czynnych nauczycieli, w większości na pełnym bądź półtora etatu, więc to są osoby mocno zaangażowane w życie szkoły, ale też jest 12 pracowników administracji i obsługi, sporo nas jest. A więc trzeba mieć jakiś zamysł, jak dotrzeć z organizacją wszystkich zadań szkoły publicznej, bo tu się trochę różnimy z Kasią. Niemniej jednak jest wiele zadań, które musimy jako Rada Pedagogiczna wykonać. Mamy taki pomysł od wielu lat już ugruntowany, że każdy z nauczycieli niejako w sposób oczywisty jest w minimum dwóch dużych zespołach, grupach zespołów nauczycielskich. Jeden jest oczywisty, ten pierwszy, wynikający z tego, że realizujemy przecież wspólnie zadania przedmiotowe związane z nauczaniem, ze wspieraniem, ze specjalistami, wspieraniem uczniów i rodziców. I to tam jako trafiają w sposób oczywisty nauczyciele, którzy uczą danego przedmiotu albo są specjalistami. Natomiast druga duża grupa naszych działań Rady Pedagogicznej wynika z działań statutowych szkoły, tych niezwiązanych z nauczaniem, ale związanych z promowaniem i udziałem w różnych programach zewnętrznych, z współpracą ze stowarzyszeniami, fundacjami, wprowadzaniem innowacji, organizacją dużych wydarzeń. I co do zasady, umówiliśmy się, że każdy z naszych członków Rady Pedagogicznej jest w zespole dotyczącym nauczania, wychowania bądź wspierania. I w tym dodatkowym zespole związanym z dodatkowymi działaniami statutowymi. Przy czym w tym pierwszym przypadku trafienie do konkretnego zespołu jest niejako oczywiste, natomiast drugi pozostaje absolutnie do wyboru nauczyciela. Tu każdy może zajrzeć w swoje wnętrze, w to, co jest mu potrzebne, zarówno do tego, żeby się dobrze czuł w szkole, jak i realizował się zawodowo, ale też może dał upust swoim zdolnościom innym poza tymi związanymi z nauczaniem i może w tym zespole uczestniczyć, brać aktywny udział. To nie jest tak, że to są dwie grupy organizacyjne. Pamiętajmy, że no, niesie nam życie i podpowiada pewne problemy, z którymi musimy się zmierzyć na bieżąco. Wtedy też powstają nowe potrzeby wśród nauczycieli i szkoły. I tak na przykład 2 lata temu, kiedy wybuchła wojna, duży nacisk położyliśmy wszyscy na wspieranie się przy nauczaniu dziecka cudzoziemskiego albo w migracji. A w tym roku uznaliśmy, że pozbieramy nasze różne działania związane z nowoczesnymi, nowatorskimi metodami nauczania, które są wprowadzane w szkole i spróbujemy do tego podejść systemowo. Jak to pewnie powiem jeszcze troszkę dalej. Jednym słowem, staramy się tak zorganizować, żeby pracę Rady Pedagogicznej, żeby działania każdego miały jakiś sens i wynikały z konkretnych zadań i potrzeb szkoły.
Do tego wszystkiego bardzo ważny jest sposób komunikowania się. Skuteczny, dobry sposób. To niejako wchodzi w drugi zakres naszej dyskusji, a mianowicie jak organizować te zespoły, żeby dochodziło do takiej autentycznej współpracy. Uważam, że tu kluczowa jest komunikacja. Najważniejsze jest to, jakie potrzeby komunikacyjne mają nauczyciele. Okej, rozumiem. To, co przychodzi mi do głowy, jak o tym mówiłaś, bo rzeczywiście mówisz przekonująco o tych potrzebach, które zaspokajają te zespoły. I też usłyszałem, że ta komunikacja polega też na tym, że nauczyciele zawsze wiedzą, po co ten zespół jest powołany, jakie ma cele. Jaki pożytek będą mieli uczniowie i uczennice z tego, że oni tam będą pracowali? I czy to wystarcza z Twojego punktu widzenia, żeby nauczycieli przekonać, żeby nie tylko byli na tych spotkaniach, ale też angażowali się w pracę? Czy nie jest przypadkiem tak, że ta tajemnica Twojego sukcesu, jeśli chodzi o współpracę, nie tkwi tylko w komunikacji, ale w czymś więcej? Bez wątpienia komunikacja jest tu podstawą, będę się przy tym opierać, No to rozumiem. co nie znaczy, że nie jest potrzebny nam z zewnętrznej, tutaj olbrzymia rola dyrektora, który musi znać potrzeby, ale to myślę, że generalnie moglibyśmy dopasować tego dyrektora do wszystkich potrzeb funkcjonowania szkoły. Natomiast wydaje mi się bardzo ważne, żeby rzeczywiście wszyscy, którzy decydują o tym, że przynależą szczególnie do tej drugiej grupy zespołów, gdzie wybierają absolutnie sami, gdzie mogą decydować, mieli przekonanie, że to, co robią, w sposób bezpośredni albo pośredni podniesie jakość uczenia się i ich relacje z rodzicami i z uczniami, bo to dla nich głównie się to robi. A więc o tych formach komunikowania się i o tym, że musimy zacząć pracować i znać te cele i je sobie wytyczyć i spróbować zbudować zadania do tego, które wykonamy i je później rzeczywiście, to co powiedziały dziewczyny, omówić i zbudować kolejne działania na tym, są bardzo ważne. My rozpoczynamy takie spotkania w ostatnim tygodniu sierpnia. To właśnie wtedy spotykamy się wszyscy i zaczynamy pracować nad wnioskami, które wypływają z zeszłego roku. Spotykamy się bezpośrednio w różnych konfiguracjach zespołowych. Ja spotykam się z przewodniczącymi, ale też proszę, żeby do tych zespołów, które niejako bezpośrednio ze mną współpracują, żebym mogła wejść i żebyśmy mogli razem rozmawiać. To jest jedna z form wytyczania sobie takiej pracy i wyznaczania celów na przyszłość. Inna dotyczy wykorzystania technologii, które nam zostały po zdalnym nauczaniu, a więc możemy się spotykać zdalnie. Tu wykorzystujemy często Teamsy, ale też tak zorganizowaliśmy się w szkole, że mamy jeszcze inne komunikatory, szybkie komunikatory. Mamy na przykład dwa kanały messengerowe. Jeden kanał to jest kanał, który nazwaliśmy sprawy różne. I tam naprawdę dużo rzeczy się pojawia na zasadzie przypominajki albo zajawki. Zajrzyj do maila, tam jest coś dobrego. Spotkamy się o tej godzinie, żeby coś omówić. Przypominajki tego typu są bardzo ważne. Tam też wrzucamy na przykład takie ciekawe informacje, że coś fajnego dzieje się w CO albo w innej organizacji, z czego warto skorzystać. A więc dajemy niejako ludziom możliwość zajrzenia na różne strony online. Mamy też drugi taki szybki kanał messengerowy związany z zastępstwami. Jest trudno, myślę, że żadnego dyrektora nie należy przekonywać, jak trudno jest zorganizować tak po prostu codzienny dzień i to jest też ważne.
To takie ważne rzeczy, które nam pomagają troszkę w komunikowaniu się. Ale chcę powiedzieć o jednym, że w tych pracach zespołów, zarówno tych zadaniowych, jak i przedmiotowych, jak i tych związanych z realizacją zadań statutowych, bardzo ważne jest, żeby dyrektor w którymś momencie powiedział wprost, że są takie zebrania, na które bardzo proszę, ja bym chciała być, bo tam jest ważna moja rola. I takie, gdzie po prostu nas nie ma, gdzie ludzie mogą ze sobą porozmawiać, podzielić zadania, podyskutować, poznać siebie bliżej. To też bardzo sprzyja takiej integracji członków Rady Pedagogicznej. No ja bardzo chciałem jeszcze dodać, że wyobrażam sobie, że jednak pewna konsekwencja w zapraszaniu nauczycieli przez lata do takiej formy pracy musi być też ważnym czynnikiem. No nie dla każdego dostępnym, bo jeżeli ktoś debiutuje, no to zaczyna po prostu, ale myślę sobie, że ta konsekwencja w zapraszaniu, konsekwencja w komunikowaniu jest tu ważna. I też cieszę się, że obie mówiłyście, a Kasia pewnie też to robi, o takim wykorzystaniu technologii, która kojarzy się czasem z zagrożeniami rozmaitymi albo z izolowaniem ludzi, ale de facto tak naprawdę może sprzyjać i ułatwiać współpracę, jak jest sensownie wdrażana. To, Jeżeli mogę, Przemku, tak, tutaj tak. dodać jeszcze, tak, czy dopełnić to, co mówiła Ula, to budowanie organizacyjne zespołu, między innymi z wykorzystaniem technologii, czyli na przykład wrzucanie wszystkich dokumentów w chmurę, w pewną bibliotekę, gdzie nauczyciele mają dostęp bezpośredni zarówno do zarządzeń dyrektora, do, nie wiem, regulaminów, statutów, jakichś zasad, wzorów, jest niezwykle ważne, ale drugim ważnym aspektem to przy komunikatorach szybkich, tak jak Ula powiedziała, dla mnie bardzo istotne i trwało to około rok, było wypracowanie pewnych zasad korzystania z tych komunikatorów, również w dbałości o siebie, ale też o nauczycieli, tak? Czyli że na przykład nie wrzucamy tam informacji po godzinie 16, chyba że się pali. Czyli zadbanie o dobrostan. Tak. Że nie wrzucamy tam niczego, co nie jest związane właśnie z takimi pilnymi sprawami organizacyjnymi. Czyli ustalenie pewnych zasad i przypominanie o tych zasadach, mówię, u nas to trwało rok, spowodowało, że ja wiem, że kiedy pojawi się tam informacja, to ona jest naprawdę ważna i wiem, że wieczorem ani ja, nawet jak przychodzi mi do głowy coś, że fajnie by było, to jednak trzymam się tego, tak, żeby jednak zapisać. Jasne. No tak, a teraz przejdziemy do szczegółu, czyli do wątku tych zespołów zadaniowych, przedmiotowych, jakichkolwiek innych, ale w każdym razie zorganizowanych w szkole po to, żeby nauczyciele wspólnie tam coś robili. I w tym pytaniu, które widzą Państwo na slajdzie, jest trochę teza i ona, wiem, że ona nie zawsze jest prawdziwa, ale pozwoliłem sobie jednak tak to napisać. Jak to robić, by dochodziło tam do prawdziwej rozmowy? I jak mówię o prawdziwej rozmowie, to mówię o takiej rozmowie, w której ludzie wypowiadają różne zdania, zależy im, żeby te zdania były usłyszane przez innych i szukają rozwiązania, które jest kompromisem, konsensusem. Tak rozumiem prawdziwą rozmowę. A jako nieprawdziwą rozmowę, no to oczywiście wyobrażam sobie takie spotkania, które odbywają się dlatego, żeby się odbywały, bo rzeczywiście zawód nauczycielski i nauczycielki, nauczyciele to jest jedna z niewielu grup zawodowych, która ma wpisane w przepisy regulujące ich pracę konieczność działania w ramach różnych zespołów. I to jest po prostu wymóg. A z wymogami bywa tak, że one się czasami zamieniają we własną karykaturę, czyli jeżeli coś trzeba robić, no to jest robione, tylko jakby gubi się przy tym czasem ten sens, po co właściwie jest robione. No i odpowiedź taka, że trzeba to robić, bo tak wymaga prawo, oczywiście nie jest wystarczająca. I to, co podziwiam w waszych szkołach, to to, że taka prawdziwa rozmowa się tam toczy. No, jak to robicie? No, to oczywiste pytanie. Jak to robicie? Może od Justyny byśmy tym razem zaczęli. No to ja przyznaję, że dla mnie to jest najtrudniejszy aspekt. Kiedy zostałam dyrektorem 6 lat temu,
uznałam, że mówię nie dla fikcyjnych spotkań i fikcyjnych protokołów. Czyli jeżeli coś się odbyło tylko właśnie po to, jak powiedzieli, żeby zaistnieć na papierze, to nie ma sensu. I że lepiej się spotkać rzadziej, ale treściwiej, niż robić to często na zasadzie, bo musi być. Czyli bardzo ważna jest tutaj, bardzo ważny jest wymóg takiej chwili, oczekiwanie, czyli to, co potrzebujemy w danym momencie, więc te spotkania mogą być rzadziej lub częściej. Ja zostawiam tu ogromną taką wolność zespołom i przewodniczącym zespołów, to oni są odpowiedzialni i czuwają nad tym, żeby te zespoły się spotykały. Zależy mi jednak na tym, żebym wiedziała, kiedy się spotykają. Tak jak Ula mówiła, ja też służę pomocą, jeżeli jest taka konieczność, żebym była na tym spotkaniu, albo jeżeli jest taka potrzeba, żebym była, czy żebym pewne rzeczy wyjaśniła, czy pokazała coś szerzej z perspektywy dyrektora. Dla mnie zawsze takie spotkania są bardzo, bardzo cenne. Zespoły same proponują swoją pracę, ale ta praca musi być zgodna z kierunkami, które na ten rok sobie zaplanowaliśmy jako cała Rada Pedagogiczna, które wynikają, nie wiem, chociażby z kierunków polityki oświatowej państwa, czy z naszej właśnie polityki oświatowej, która jest naszym ministrem. Okej. Okay. Czyli trudność jest. Jest. Jest Trudność jest. trudność. Ale czy byłabyś w stanie powiedzieć dwa słowa o takim zespole, w którym czujesz, że on cały czas z sensem pracuje i jest takim, no nie chcę powiedzieć wzorem, ale jesteś zadowolona i masz takie poczucie, że to są twoi partnerzy w rozmowie o szkole? Wydaje mi się, że ogromną rolę oprócz zespołów przedmiotowych pełnią zespoły problemowe i dla mnie takim ważnym jest zespół powołany w zeszłym roku, więc świeżutki, ale bardzo intensywnie działający, zespół do spraw uczniów z doświadczeniem migracji. Mamy sporo takich uczniów. Skupiliśmy się tutaj na trzech kierunkach tego zespołu. Spotkaliśmy się najpierw razem. To jest kierunek dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów. Kierunek dotyczący szeroko pojętej edukacji, języka edukacji, dostosowań edukacyjnych. I tutaj mam zarówno nauczycieli, nazwijmy to przedmiotów ścisłych i humanistycznych, i kierunek dotyczący organizacji i współpracy z rodzicami, czy ułatwienia odnalezienia się rodzicom dzieci z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji, bo takie też mam w szkole, właśnie w tej nowej sytuacji, w której się znaleźli. I jestem bardzo zadowolona z tego zespołu, dlatego że efekty są bardzo konkretne, bardzo wymierne, tak? To jest właśnie opracowanie takiego przewodnika dla rodziców, to jest opracowanie sugerowanych czy proponowanych dostosowań. Zresztą też tutaj wzorowaliśmy się na materiałach CEO właśnie dotyczących dostosowań dla uczniów z doświadczeniem migracji. Jasne, dziękuję. Bardzo ciekawym pytaniem byłoby, tylko nie wiem, czy znasz na nie odpowiedź, ale je zadam, bo może akurat. Dlaczego właśnie ten zespół? I na przykład przychodzi mi do głowy, ale sprawdź, czy naprawdę tak jest, że nauczyciele tam jakoś wyraźnie czują, że to ma wpływ na ich praktykę, na to, co robią na co dzień z tymi uczniami, to po pierwsze. A po drugie, prace z nimi przeżywają jako prawdziwą trudność i po prostu realnie potrzebują gadać z innymi i wymyślać wspólnie rozwiązania, które im zwyczajnie pomogą w tej sytuacji. Czy to jest jakaś sensowna hipoteza, a może masz własną? Myślę, że to jest sensowna hipoteza, ale nie jedyna. Moja własna też wynika po prostu z natury ludzkiej. Czyli kiedy mamy do czynienia z zespołami typowo przedmiotowymi, które często funkcjonują już lata w tych samych składach, rytualnie trochę, brakuje pewnej świeżości. W związku z tym, że jest to nowy zespół i nowa sytuacja trudna, to jest tu ta właśnie świeżość. Nie o, ma to bardzo ciekawe. Tej rutyny. Jasne. Dzięki. Dzięki. To może teraz zmienię kolejność. Ula, mogłabyś dwa słowa na temat swoich zespołów? Zresztą zapowiadałaś już, że o nich powiesz. Justynka, powiedziałaś o tym, że masz dosyć stałe zespoły.
I ta świeżość to właśnie ta, o której mówiłaś, jest niezbędna w tych prowadzonych rozmowach. Ja chcę powiedzieć, że pewnie różnie jest w różnych częściach naszego kraju. Moja szkoła jest pod Warszawą, gdzie migracja, no, gdzie przemieszczanie się nauczycieli jest dosyć duże, chociaż nie olbrzymie, od razu powiem. No niemniej jednak zawsze mi zależy na tym, żeby w tych nowych zespołach, jeżeli takie się pojawią, żeby nowe osoby, jeżeli takie się pojawią, były zaopiekowane w tych zespołach przez nauczycieli, którzy znają zasady, jak gdyby wiedzą, jak wygląda nasza praca. Ja przyznam się szczerze, że często w rozmowie, kiedy rozmawiam z kandydatem do pracy, to zadaję mu takie pytanie, czy jest pani gotowa do tego, żeby uczyć się w szkole, bo tu się uczą nie tylko uczniowie, ale my generalnie jesteśmy organizacją uczącą się, szkołą uczącą się. No i zespoły Rady Pedagogicznej są takim miejscem później, gdzie oni doświadczają tego wspólnego uczenia się i gdzie rzeczywiście to zespołowe podchodzenie do wyznaczonych celów jest widoczne. Widoczne dla uczniów, widoczne dla nauczycieli. Tam dochodzi do rozmowy, wydaje mi się, rzeczywiście takiej szczerej, gdzie każdy, kto wchodzi do zespołu, no chce jak najszybciej wejść w zasady pracy, a więc autentycznie potrzebuje tej rozmowy i wsparcia. Natomiast koleżeństwu też bardzo zależy, żeby pracować zespołowo i wspólnie, realizować wyznaczone cele. Prawdziwa rozmowa, no pewnie ona zależy od tego, jaki jest cel tej rozmowy, na ile czują zaangażowani nauczyciele w realizacji tego celu, na ile znajdują wsparcie dyrektora i na ile mają odwagę prosić o to wsparcie i pytać o to wsparcie. Na ile sami potrafią w miarę sprawiedliwie dzielić między siebie i swoje takie osobiste zainteresowania, przydzielone zadania. Pewnie jest bardzo wiele aspektów takich, które świadczą o tym, że ta rozmowa jest dla nich prawdziwa. Bardzo się cieszę, jeżeli wtedy, kiedy mnie nie ma, o tych efektach jestem poinformowana. No tak nie tylko na zasadzie, jak to zrobimy, ale właśnie z taką pewną dozą emocji, która towarzyszyła dochodzeniu do rozwiązywania jakiegoś zadania. Wtedy czuję, że to była prawdziwa, szczera rozmowa i że te ustalenia są, być może, że często się narodziły w bólach, ale one są zespołowe. One są potrzebą rzeczywiście nauczycieli, szkolnych nauczycieli, które no jakoś tam wpływają na to, co będziemy razem robić. Przyszło mi do głowy takie pytanie, ale właściwie to trudno mi je skierować do ciebie, Ula, bo właściwie jest do was wszystkich. Spróbuję, bo przyszło mi do głowy, czy zdarza się wam rozmawiać z nauczycielami na temat i nauczycielkami na temat jakości współpracy między nimi. Czy to w ogóle kiedykolwiek jest temat, bo być może to też jest jakaś figura, że jeżeli się o tym nie rozmawia, to ten problem się nie rozwiązuje i taka rozmowa być może mogłaby zwrócić czyjąś uwagę na to, jak my moglibyśmy popracować w zespole, żeby to było efektywniejsze. Czy jeżeli macie takie doświadczenie, to powiedzcie proszę, rozmowy z nauczycielami o tym, jak współpracować i co można zrobić, żeby ta współpraca była lepsza. Ja mam takie doświadczenie, ale raczej jest to doświadczenie rozmowy w sytuacji, kiedy coś nie wychodzi. Czyli ktoś, kto jest w zespole albo odpowiada za jakieś zadanie, przychodzi i mówi, że coś nie idzie i wtedy się zastanawiamy, dlaczego nie i co można zmienić w organizacji tego zespołu i w zasadach współpracy i czy pewne rzeczy zostały powiedziane na początku, czy są jakieś zasady, do których można się odwoływać.
Także mam takie doświadczenie, ale teraz zdałam Bardziej sobie sprawę z tego, interwencyjne. że jest to doświadczenie, tak, interwencji i rozmowy o tym, co raczej co nie wychodzi. No. Ula. Kasiu, mówisz o interwencji, to prawda, też mam takie doświadczenia, absolutnie. Natomiast przyszła mi do głowy jeszcze jedna refleksja teraz w trakcie naszej dyskusji, że to są jeszcze też rozmowy dotyczące wsparcia takich osób, które widzimy, że są na obrzeżach zespołu, tak? To już jest nasza rola, żeby dochodzić do wyjaśnienia w O rozmowie co chodzi, w tak. czasie, o co chodzi, tak? Bo to takie zostanie trochę z boku nie zawsze jest jednoznaczne, tak? Dojście do tego, jak wesprzeć taką osobę, a nie zniechęcić do współpracy zespołowej, wcale nie jest proste, ale takie też myślę, że każda z nas podejmuje. No No ja właśnie, mam bardzo tak. podobnie tutaj. Też takie rozmowy się odbywały. U mnie akurat w przeciwieństwie do Uli to grono jest dosyć stałe, choć zostało stworzone z dwóch zespołów, szkoły podstawowej i gimnazjum, więc to wcale nie było tak dawno, tak? Ciągle gdzieś tam są jakieś trudności z tym, z tego wynikające. Natomiast przez to, że to grono jest w dużej mierze stałe, to wiadomo, są przyjaźnie, ktoś się z kimś lepiej rozumie, ktoś z kimś lepiej współpracuje już po prostu z takich ludzkich powodów i rzeczywiście czasami bywają trudności tego, myślę, że niecelowego, ale jakiegoś poczucia wykluczenia czy mniejszego wpływu u pojedynczych osób. I to rzeczywiście może być sytuacja problematyczna. Jasne. Ja też trochę uderzyłem się we własne piersi, bo pomyślałem, że my też, jak mówimy o współpracy zespołowej, a to jest taki temat dla CEO bardzo ważny, to dużo mówimy o tym, jak zapraszać nauczycieli, jak organizować, a w sumie nie pamiętam, żebyśmy na przykład gdzieś na webinarach rozmawiali o tym, jak z nauczycielami rozmawiać o sensie współpracy. I o dobrych sposobach na to, jak organizować pracę tych zespołów przedmiotowych. I to mam wrażenie, jest też czynnik, który może sprzyjać braniu odpowiedzialności przez inne osoby niż dyrektorka czy dyrektor za to, jak ta współpraca się odbywa, żeby o tym po prostu dialogować, co sprzyja, co nie sprzyja, co się dzieje, że gdzieś idzie, a gdzieś nie idzie. Wydaje mi się to jakoś ciekawe i zapisuję sobie w pamięci i nawet na karteczce. Dziękuję bardzo za tą inspirację i będziemy przechodzić do następnego wątku. No właśnie, to jest taki wątek, mam wrażenie, dość, przynajmniej często o nim słyszę. Nie wiem, czy będziecie to potwierdzały, czy nie. Jak unikać przeciążania najbardziej zaangażowanych przez delegowanie? Tutaj chodzi o takie zjawisko społeczne, szersze niż tylko rada pedagogiczna, które niektórzy nazywają syndromem najstarszego dziecka w rodzinie. Czyli takim zjawiskiem, które polega na tym, że jest w radzie pedagogicznej taki nauczyciel, który jak dyrektor rzuca jakąś prośbę albo coś proponuje, to on to chwyta i realizuje, ale jest mocno zagrożony wypaleniem zawodowym, dlatego że z reguły ma za dużo tych obowiązków. I narasta w nim takie poczucie, że on lub ona robią bardzo wiele, a pozostali angażują się mniej. Ja tutaj mówię jakby o całym szeregu takich konsekwencji tego zjawiska, ale to generalnie na tym właśnie polega. A lustrzanym odbiciem tego zjawiska jest angażowanie niezaangażowanych. Trochę Ula o tym powiedziała. Czy macie w tym względzie jakieś doświadczenia, które by się dobrze sprawdziły, żeby uniknąć tego przeciążania tych chętnych, tych, którzy gotowi są robić różne rzeczy, a na rzecz angażowania tych, którzy angażują się mniej? Zapraszam do tego wątku. Znaczy, ja bym tutaj chyba zwróciła uwagę na dużą rolę dyrektora akurat. W tym zadaniu wydaje mi się, że jest, w tym aspekcie naszej rozmowy jest on chyba kluczowy. Mianowicie to,
To troszkę w nas też jest tak, że jesteśmy obłożeni milionem zadań. Musimy je zrobić w bardzo szybkim czasie. Zazwyczaj znam grono na tyle, że wiemy, że są osoby, które właśnie zawsze chętnie i dobrze zrobią zadanie. A więc taką najlepszą i najszybszą reakcją jest to, że najlepszą wycofuję, najszybszą reakcją jest to, że poprosimy tę osobę, do której mamy 100% zaufania. No i to taka uważność nasza, żeby nie dociążać tych naszych liderów, leży, uważam, po naszej stronie bardzo, ale to bardzo mocno, bo mamy taką, takie zbudowano troszeczkę teraz oświata, że tych zadań spływa do szkoły mnóstwo, każdego roku, w zasadzie każdego miesiąca nowe, a też chcemy robić coś innego niż to, co jest nam narzucane. Zawsze jest ktoś, kto jest specjalistą, od wielu lat się sprawdzał. A więc to taka uwaga do nas samych, że spróbujmy nie dociążać tych, którzy i tak są dociążeni. Ale wydaje mi się, że jest też troszkę na to sposób, który staramy się my praktykować. Wydaje mi się, że taką odpowiedzią jest rzeczywiście praca, autentyczna praca w zespołach. W zespołach, które to zespoły wypracowują te zadania i dzielą rolę między siebie, a bardzo też dbając o to, żeby w różnych momentach różne osoby zaistniały, wspierały się. Ja mam wrażenie, że po wielu latach, mam przyjemność 17 rok prowadzić ten zespół, już te zespoły się tak dotarły, dogadały, że tak naprawdę wiedzą, jakie zadanie przekierować dla jakiej osoby, kto jest w danym momencie najlepszy w czymś takim, co jest zaplanowane. I to w tym momencie dzieje się niejako automatycznie, w takim zespołowym działaniu. Ale znowu tutaj rola dyrektora wydaje się też bardzo ważna, że nawet jeżeli nie wchodzi w to zespołowe dzielenie roli i ról do danego zadania i realizacji jakiegoś celu, to jednak jego końcówka, czyli docenienie całego zespołu. Bardzo często fajnie, jeżeli to się dzieje publicznie, po zakończeniu jakiegoś wydarzenia, jest kluczowa. Wtedy wszyscy niejako zaczynają chłonąć tą przyjemność z bycia osobą, która realizuje doceniano, coś. no tak. Tak. No docenienie to jest oczywiste, jasne, ale ja myślę, że też budzi się w nim taka przyjemność z tego, że dokończył coś, co jest teraz celebrowane, doceniane i wydaje mi się, że w tym momencie niejako zachodzi przy kolejnym zadaniu naturalna chęć, to ja też spróbuję, to ja też może coś zrobię. I te role w taki naturalny sposób zaczynają się zmieniać. Jedni potrzebują więcej czasu na obejmowanie takich, rzekłabym, kluczowych zadań, inni mniej bądź więcej. Ale taka zespołowa praca to jest jednak chyba też trochę klucz do tego, żeby nie dociążyć jednej osoby. Czyli zespołowość i też dzielenie zadań trochę między sobą i twoja ostrożność w tym, żeby kogoś nie przeciążyć. Tak, to zdecydowanie. wygląda na takiego, co jest gotów zająć się wszystkim. Okay. Tak. Kasia, a jak u ciebie? Masz takich? Tak, mam takich zawsze możesz oczywiście, bo myślę, że to jest kwestia osobowości, naprawdę. I po prostu są tacy ludzie, którzy biorą na siebie dużo. I myślę też, że oczywiście są zagrożeni wypaleniem, ale oni też czują satysfakcję z tego, że są filarami szkoły, że właściwie szkoła bez nich nie istnieje. Ale rozumiem, że chodzi nie tylko o to, żeby mieć trzy filary, ale może mniejsze, niższe, węższe, ale dużo kolumn, które by tę szkołę wspólnie podpierały. I mnie jest pewnie łatwiej. Ja robię to w taki sposób, że moi nauczyciele dostają premię roczną
za zadania wykonane na rzecz uczniów w danym roku szkolnym. I ja publikuję listę tych zadań z przypisanym do nich procentem premii. Tak, żeby... I to jest absolutnie publiczne, dla wszystkich jasne i również ten plik, który publikuję, zawiera informacje, kto się tym będzie zajmował. I część imprez, część zadań jest przydzielonych, przypisanych do poziomu. Czyli na przykład zakończenie roku szkolnego zawsze robią klasy siódme i drugie. A bal karnawałowy zawsze klasy trzecie. I tutaj odpowiadam, czy mogłabym tu załączyć. Tu chyba nie mogę załączyć, ale bo nie mam takich uprawnień, ale myślę, że mogę się, znaczy na pewno mogę się taką listą podzielić i jeżeli ona gdzieś mogłaby zostać opublikowana, to nie miałabym z tym żadnych problemów. To ja Więc... mogę to zapewnić, tylko technicznie czysto powiem, że jeżeli jest takie zainteresowanie i Państwo to tam potwierdzają w czacie, jak rozumiem, to mogę do takiego maila podsumowującego nasze spotkanie, które do Państwa skierujemy, dołączyć po prostu ten plik, jeśli się, Kasiu, oczywiście zgodzisz, bo to kwestia publikacji Twojego, Tak, rozumiem. oczywiście. To możemy tak to zrobić. Oczywiście i tam właśnie rozpisane są wszystkie imprezy i w zależności od tego, na ile oceniamy, że ta impreza jest angażująca i wymaga dużo czasu, to różnie są one wyceniane. Ale to nie tylko tam właśnie są imprezy, ale także na przykład takie działania, które trochę jest tak, że to jest pole niczyje. I trzeba, jeżeli to jest nieuporządkowane, to trudno znaleźć osoby, które zechcą się tym zająć, więc też na przykład organizacja konkursów, a także w tym roku, ponieważ ja chciałabym docelowo w jakimś nie najdłuższym czasie przejść na ocenianie bez oceniania, bez bieżącego oceniania sumującego. W tym roku szkolnym będzie zespół nauczycieli, który będzie mógł sobie wybrać takie zadanie, żeby przetrenować to ocenianie, zrobić taki pilotaż na jednym przedmiocie, w jednej klasie, zobaczyć, jakie są zagrożenia, jakie są korzyści, jak to wygląda, i ten zespół będzie absolutnie dobrowolny, bo jest to jakaś nowość, trudność. W zeszłym roku taką nowością były wywiadówki trójstronne, które też były wdrażane przez zespół, który się do tego zgłosił w ramach tychże zadań, które właśnie ja publikuję dla nauczycieli. Pojawia się pytanie od pani Alicji Kordy-Lasińskiej, co wtedy, gdy jakiegoś ważnego zadania nikt się nie wpisze i nie zaangażuje. Ja powiem szczerze, że miewam rzadko taką sytuację, ale nie powiem, że nigdy w życiu. I widzę to na dwa sposoby. Jeżeli to, jakby najpierw bym się zastanowiła, czy to jest ważne. I jeśli bym doszła do wniosku, że nie jest ważne, to po prostu bym to wykreśliła z kalendarza. Nikt nie chce tego robić. To może po prostu, może też coś nie tak jest z tym zadaniem, że nikt go nie chce wybrać. Więc to jedna rzecz. A druga rzecz, no na pewno wtedy pomyślałabym sobie, kogo chciałabym wybrać i do kogo uderzyć, przepraszam za ten kolokwializm.
I po prostu poszłabym i zapytała, czy jest taka szansa, żeby ktoś tę moją już indywidualną prośbę spełnił. Nie wiem, czy nam Przemek zniknął. Tak, nie wiem, czy nie wiem, właśnie sytuacja jest taka, że właśnie zniknął Przemek, ale rozumiem, że już się włączyła Kasia. To ja jeszcze odpowiadam, jaka jest gratyfikacja finansowa, kiedy przyznawana i czy wpisana w regulamin, a na te wszystkie, na oczywiście jest wpisane w regulamin wynagradzania. Ja chciałabym też podkreślić, że jest to szkoła niepubliczna, w związku z tym obowiązuje nas kodeks pracy, a nie karta nauczyciela. I myślę, że być może z tego powodu jest to troszeczkę łatwiej uregulować. Ja widzę, Kasiu, że w ogóle ten dokument, o którym mówiłaś, wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród osób, które są z nami na czacie. Ja mogę potwierdzić, że każda osoba, która zarejestrowała się na wydarzenie, dzięki Tobie, Kasiu, ten dokument otrzyma. I jak najbardziej też jesteśmy ciekawi, co Państwo z nim zrobią, to znaczy, jak będą z nim pracować. Więc jeśli informacja zwrotna, jak Państwa Rada Pedagogiczna zareagowała na coś takiego nowego w szkole, to będzie to dla nas bardzo cenne. Dziękuję. Jeszcze Ja czuję się Kasiu. mocno zrywana, bo słuchałam Was z backstage'u bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że Przemek dołączy, ale drogie panie, to do Was należy głos. Jeśli nie, to ja przejdę do następnego pytania. Przepraszam cię, Kasiu, bo tutaj ja chciałam powiedzieć, bo Kasia Olejnik ma szkołę niepubliczną, ma możliwość premii. My takiej możliwości nie mamy. Natomiast wbrew pozorom u mnie w szkole jest dosyć podobnie. Ja w tym roku też wprowadziłam właśnie taki dokument już w sierpniu dotyczący przydziału czynności dodatkowych, pomysłów, jeżeli chodzi o konkursy, imprezy szkolne, działania różnego rodzaju. I tam wpisywali się również nauczyciele. Podobnie jak Kasia zrobiłam, tak, że tam, gdzie miałam puste miejsca, to zastanawiałam się, kogo ja bym tam widziała i rozmawiałam już na osobności z taką osobą. Zapowiedziałam też nauczycielom, że nauczyciele pełnozatrudnieni prosiłabym o wpisanie się przynajmniej w 4 działania. Ci, którzy mają mniej tych godzin, oczywiście proporcjonalnie mniej. Tak, tu odpowiadam na pytanie pani Alicji. Usunę dane osobowe i też jak najbardziej do CEO taki dokument podeślę. Więc tu działamy podobnie, ale mi przyświecała dokładnie ta sama myśl jak Kasi. My mamy jedynie możliwość. Jako takiego dodatku motywacyjnego, wiadomo, że on jest bardzo różny w różnych gminach, czy kwestii nagrody dyrektora, czy zgłaszania do nagrody prezydenta miasta. I chciałam, żeby też było to bardziej transparentne, czyli żeby pozostali nauczyciele, kiedy ja przyznaję czy dodatki, czy nagrodę, jakby widzieli, za co te konkretne osoby to dostają, tak? Jakby kiedy to jest czarno na białym, jest napisane, mamy to przed oczami, że ta pani robi to, tamto, tamto i tamto, to w tym momencie jest to bardziej po prostu uzasadnione. Mamy jeszcze takie narzędzie w szkole publicznej, jak decydowanie o tym, jak często przydzielamy dodatki motywacyjne, tak? Więc warto, żeby to nie były długie okresy, warto, żeby widać było, że ten dodatek jest takim narzędziem, który dyrektor stosuje, że jeżeli coś się dzieje autentycznie, pewnie niewiele w szkołach publicznych, ale widać, że on wzrasta. A jak jest ciut niższy, to nie dlatego, że jest gorzej, tylko dlatego, że w tym momencie po prostu nie było aktywności. Trzeba to też wprost powiedzieć, że każdy z nas ma różne momenty aktywności. Ale jeszcze jest też tak, że no my w szkołach publicznych musimy troszkę bardziej motywować w sposób miękki, tak? Czyli więcej głasków, więcej docenienia, więcej zauważenia. Bo nie mamy tego bardzo ważnego narzędzia, żałujemy, jakim są finanse. Jesteśmy rzeczywiście w swego rodzaju kryzysie, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy też. I tutaj Ula, jeżeli mogę dodać do tego głasku, to głask, który ja zastosowałam pod koniec ubiegłego roku,
kiedy wiedziałam, że jest osoba, która naprawdę zaangażowała się właśnie w mnóstwo czynności, aż do tego momentu, odpowiadając też na pytanie Przemka, którego witamy, który do nas wrócił, aż do tego momentu, Bardzo przepraszam. że w pewnym momencie musiałam powiedzieć, ale już dla ciebie wystarczy, tak, zostaw to. Ja po prostu napisałam list do tej osoby. To była też osoba, która robiła awans zawodowy. Wręczyłam jej ten list na zakończenie roku, gdzie po prostu napisałam, za co konkretnie w tym danym roku jej dziękuję. I poprosiłam, żeby to otworzyła dzień przed tą komisją, bo ja wtedy byłam na urlopie, nie mogłam być z nią. I chciałam, żeby takie słowa właśnie mojej wdzięczności też miała ze sobą. Także to jest też taki coś, co można wykorzystać. Jeszcze jedna z podpowiedzi. W ogóle pisanie do ludzi uważam, że jest naprawdę cudną formą docenienia. Szkoda, że już zaczyna powoli przechodzić do lamusa, ale tak jest. Więc jeszcze jedną z takich, jeszcze jednym z takich sposobów, żeby dać ludziom czas do namysłu, jest właśnie to, o czym też chcę teraz powiedzieć. Czasami nie działajmy pod presją czasu. Jeżeli planujemy jakieś działanie w systemie, nie wiem, rocznym i widzimy, że jakieś zadanie nie jest zabrane czy przytulone przez nauczycieli, to czasami zostawmy to, tak? Poczekajmy chwilę. Niekoniecznie musimy je zdejmować zupełnie, chociaż być może, że i do takiej refleksji rzeczywiście do tego działania należy się skłonić, ale dać ludziom czas na namysł. I mam też takie doświadczenia, że po tygodniu, dwóch okazuje się, że nie ma problemu, że to zadanie też zostało przytulone przez nauczycieli i też znaleźli się chętni do jego realizacji. Czasami oni też potrzebują trochę czasu i musimy to też mieć na uwadze. Słyszę, że podjęłyście ten trud samomoderowania przez to, że zniknąłem. Rozumiem, że wciąż jesteśmy w tym wątku przeciążania tych najbardziej zaangażowanych przez delegowanie. Bardzo dziękuję za dzielność w trakcie i branie tej odpowiedzialności razem ze mną. Chciałbym zaprosić do następnego wątku, już właściwie przedostatniego w naszym spotkaniu, ale też czas tak pokazuje. No właśnie, to jest to doświadczenie, które ma Justyna, ale prawdopodobnie, tak jak rozmawialiśmy, Kasia i Ula również. Zapraszam Ciebie, Justyna, żebyś powiedziała dwa słowa o tym projekcie, który się w Wodzisławiu realizuje i też sporo media o nim mówią. Przy różnych okazjach. Jak to z Twojej perspektywy, jako dyrektorki, wygląda? Co jest korzyścią z tego rodzaju działań na poziomie samorządu, a co może być jakąś trudnością, pewnym kłopotem w szkole przy tego rodzaju działaniach? Zapraszam. Ja myślę, że żeby zapraszać środowisko nauczycielskie do wspólnego działania, to przede wszystkim wspólnie muszą działać dyrektorzy. Jeśli dyrektorzy nie będą działali wspólnie, trudno jest przekonać nauczycieli. I my w Wodzisławiu mamy rzeczywiście takie doświadczenie działania wspólnego. Mamy tylko 13 szkół podstawowych, więc nie jest to bardzo dużo. Ale tutaj w naszym mieście działamy zgodnie ze strategią rozwoju oświaty, która jest wspólna dla wszystkich jednostek. Ta strategia jest bardzo konsekwentnie realizowana. Pierwsza strategia była napisana w 2015 roku na 5 lat. Kolejna weszła w życie w zeszłym roku. Natomiast rzeczywiście teraz w sezonie ogórkowym przed rozpoczęciem roku media to gdzieś tam wyciągnęły i nie do końca zgodnie z rzeczywistością przedstawiły. Natomiast nasza strategia, w której miałam przyjemność być w zespole, który ją tworzył, wyznacza pewne kierunki dla rozwoju całej oświaty wodzisławskiej. I to jest naprawdę piękne, przy czym jednocześnie zwraca uwagę na to, że każda szkoła jest inna, każda ma inną specyfikę, inne możliwości organizacyjne, inne zasoby ludzkie. Więc tutaj mimo wyznaczonych wspólnych kierunków, jak na przykład praca projektowa, ocenianie kształtujące, rozwój kreatywności, to każdy z dyrektorów tutaj samodzielnie decyduje już na konkretne rozwiązania. My jako dyrektorzy bardzo ściśle ze sobą współpracujemy.
Bardzo mocno wymieniamy się, nie wiem, wypracowanymi dokumentami. W trakcie pandemii było to szczególnie widoczne i zostało tak do teraz. Czyli jeżeli ktoś z nas już coś opracował, bo wchodzi nowe rozporządzenie, to my się tym po prostu dzielimy i oczywiście każdy to dostosowuje do swojej placówki. Ale też tworzymy takie zespoły liderskie, jeżeli chodzi o nauczycieli w całym mieście. Oczywiście jedne działają prężniej, inne gorzej, jedne trwają przez lata, jak na przykład zespół liderów kreatywnej edukacji, który co roku przygotowuje festiwal kreatywności w naszym mieście, a inne zespoły po prostu po pewnym czasie przestają istnieć. Czasami to za tym stoją jakieś kwestie personalne, także jakiś lider gdzieś opuścił już na ten moment naszą edukację. Staramy się też w tych obszarach, które są wyznaczone w naszej strategii, szkolić nauczycieli wspólnie. Czyli nauczyciele ze wszystkich szkół w mieście, na przykład z klas pierwszych, mają wspólne szkolenia dotyczące oceniania kształtującego, czy przedmiotowcy. Czy wczoraj miałam u siebie nauczycieli z różnych szkół i rozmawialiśmy, dzieliliśmy się dobrymi praktykami, jeżeli chodzi o pracę projektową. Więc dla nas to jest bardzo, bardzo istotne. Tu jest pytanie o Festiwal Kreatywności. Ja bym mogła godzinami o tym mówić, więc może innym razem albo do pani kiedyś napiszę, czy przedstawimy to. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwany dzień projektowy, to w naszej strategii mamy taki zapis o możliwości organizowania dnia projektowego. Zależy nam na tym, żeby dzieci bardziej uczyły się przez doświadczenie, przez działanie i rzeczywiście takie możliwości mamy. Natomiast uczymy się oczywiście 5 dni w tygodniu, a nie 4, jak gdzieś to tam w mediach zostało przedstawione, i nauczyciele pracują 5 dni w tygodniu, ale tutaj miasto nas bardzo wspiera dodatkowymi godzinami też na działania związane z laboratoriami przyszłości, na tworzenie pracowni, które są temu dedykowane, na możliwości wychodzenia z dziećmi poza szkołę i właśnie uczenia w środowisku Sowy, czy w środowisku muzeum, czy w bibliotece, czy funduje nam autokar, który dowiezie dzieci w promieniu do 50 kilometrów, po to, żeby na przykład warsztatowo podziałały. I to jest właśnie ten dzień projektowy, przy czym to nie jest regularnie, raz w tygodniu w każdej szkole, i to nie wiem, czy mu w piątki gdzieś się utarło w tych mediach, bo mamy to naprawdę bardzo, bardzo różnie. Szkoła może sobie zrobić tydzień projektowy. To już jest dowolność poszczególnych dyrektorów i nauczycieli, no i zapraszamy się nawzajem na lekcje otwarte. Słyszę o tym projekcie realizowanym z perspektywy całego samorządu, ale Tak. ja rozumiem, że u Was, Ula i Kasia, mimo że Kasia, no to w ogóle nie ma takiego organu prowadzącego jak gmina, a Ula ma, ale ja rozumiem, że on nie jest aż tak skłonny, żeby takie działania realizować, to ten wątek wspólnego działania w gminie jednak ma znaczenie dla angażowania nauczycieli. Jeżeli Czy mogę, tak? Tak. wydaje mi się, że oczywiście, że tak jest. I to jest rzeczywiście sytuacja, w której są takie działania i są takie przedsięwzięcia, które robimy pomiędzy szkołami, które dają nam też ogrom satysfakcji. To są wszystkie działania związane z, nie wiem, wydarzeniami rocznicowymi. W ubiegłym roku obchodziliśmy 70-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu, a więc to była taka okazja, żeby rzeczywiście nauczyciele ze sobą z różnych szkół i dyrektorzy porozmawiali, żeby zaplanowali pewne działania, i tak też się wydarzyło. My staramy się też wychodzić, i każda szkoła piastowska stara się wychodzić z czymś, co jest takim dobrym wyróżnikiem, i pokazywać to na forum miasta. No, nasze konferencje chociażby upowszechniające, które robimy w ramach laboratorium czy szkół uczących się, zawsze tam są nauczyciele innych szkół. Zawsze dyskutujemy, jak można to przenieść na potrzeby innych szkół. Pokazujemy takie rzeczy, ale też organizujemy, nie wiem, interaktywne konkursy, do których zapraszamy nie tylko inne szkoły, ale w ogóle mieszkańców Piastowa, różnych i absolwentów, i seniorów. Staramy się rzeczywiście wychodzić z takimi potrzebami,
na forum miasta, tym bardziej, że takie działania w takich mniejszych społecznościach lokalnych, a Piastów liczy niespełna 25 tysięcy, to są bardzo cenne inicjatywy. One też pozwalają zaistnieć mieszkańcom i nauczycielom trochę w innej roli niż tylko nauczyciela konkretnej szkoły. To bardzo, bardzo ważne. Więc wydaje mi się, że to środowisko gminne też może być bardzo dobrze zaopiekowane i jak gdyby do niego też możemy wychodzić jako szkoły. A czy w Twoim odczuciu to ma wpływ na motywację i angażowanie nauczycieli? To, że takie rzeczy się odbywają? Myślę, że dla bardzo wielu osób właśnie jest to bardzo cenne zaistnienie w środowisku lokalnym. Naprawdę. Szerszym niż tylko szkoła. Tak, tak, bardzo cenne. Bardzo są ludzie zaangażowani w bardzo wiele projektów, no chociażby, nie wiem, tworzenia słownika Wielkich Piastowian. Bardzo, bardzo piękny projekt, taki miejski, gdzie każdy niejako swoich poprzedników, wychowanków próbował pokazać, a jednocześnie tam zaistnieć jako, nie wiem, ten nauczyciel, który miał jakiś wpływ, albo którego ta osoba kształtowała jako nauczyciela. To są takie ważne momenty. One rzeczywiście, to musiało być miłe dla tych, którzy na przykład Bardzo. mają takich znanych wychowanków. Bardzo. Rozumiem. Kasia, a jak u Ciebie? To ze szkołami prywatnymi jest tak, że mają swoje organy, ale nie są to gminy, więc szkół jest z reguły mniej albo tylko jedna. Ale czy w jakiś sposób ta współpraca, taka środowiskowa, lokalna, dla Ciebie też ma znaczenie w sensie angażowania nauczycieli? Z całą pewnością, tylko że nie sądzę, żebym mogła powiedzieć, że to jest działalność w gminie czy w powiecie, bo powiedziałabym, że dwa mam takie punkty odniesienia i instytucje, które organizują współpracę moich nauczycieli. I jedna to jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo tam jesteśmy szkołą laboratoryjną i w momencie, kiedy organizujemy różne wydarzenia, to zapraszamy tam nauczycieli z różnych szkół. A drugą instytucją jest Organizacja Matury Międzynarodowej, ponieważ moja szkoła realizuje programy międzynarodowe. W związku z tym nasi nauczyciele w tego typu współpracę też z innymi szkołami o takim profilu są zaangażowani. Okej, okay, czyli po prostu potrzebne są do tej współpracy takie platformy, Tak. które jakoś jednoczą szkoły. I Tak, to gdzieś tak musi samo. być jakaś część wspólna i to może być właśnie gmina, może być organ prowadzący, bo rozumiem, że może być taka sytuacja, że szkoły mają, że kilka szkół ma tego, jest. ten sam organ. Tak. Jasne. Ja tylko jeszcze chciałem zapytać o to samo, o co Ulę pytałem, czyli czy na Twoje oko to taka okazja do istnienia w szerszym środowisku niż tylko własna szkoła jest z punktu widzenia motywacji nauczycieli i ich zaangażowania w pracę i w rozwój jakoś znaczące? Czy obserwujesz takie zjawiska, że ta inwestycja w to działanie szerzej przynosi rezultaty też w tej sferze, jak zaangażowanie i motywacja? Po pierwsze, jest bardzo ważna dla mnie. Z tego powodu, że jestem przekonana o tym, że moi nauczyciele to eksperci. Jestem przekonana o ich bardzo wysokich kompetencjach i w związku z tym ja chciałabym jak najbardziej, jak najwięcej stwarzać im właśnie taką platformę, organizować im taką platformę, żeby oni mogli się swoją wiedzą dzielić i mogli poczuć swoje ekspertstwo. Także dla mnie to jest ważne. Jasne. A myślę, że jest to ważne też dla nauczycieli, bo ten moment zbierania, celebrowania, świętowania, no naprawdę myślę, że jest po prostu ważny, niezależnie od tego, czy ktoś uczy w szkole publicznej, czy niepublicznej. Po prostu myślę, że lubimy jako ludzie
kiedy ktoś zauważa nasze osiągnięcia i kiedy możemy czerpać satysfakcję z naszych dokonań. No jestem, bo to przyjemna nagroda. Tak. Takie rozpoznanie, że inni widzą i doceniają. Chciałam Jasne, powiedzieć dziękuję o bardzo. takim efekcie kuli śniegowej. Jeden doceniony przyciąga kolejnego. Ta grupa liderska się poszerza, a rzeczywiście zapraszanie przez takie instytucje jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoła Edukacji w naszym przypadku, czy inne fundacje do wspólnych działań jest absolutnie nobilitujące, absolutnie motywujące, absolutnie rozwijające i dające olbrzymią satysfakcję. Jasne, zapraszamy Państwa zatem. No, oczywiście też do innych rozmaitych takich organizacji, które szkoły grupują i pozwalają funkcjonować. Będziemy powolutku lądować, ale mamy do Państwa jeszcze jedną prośbę i za chwilę poproszę nasze prelegentki o krótkie podsumowanie, bo jakieś takie ostatnie słowo chciałbym, żeby nie należało do mnie, tylko do doświadczonych dyrektorek. Tutaj na tym slajdzie mają Państwo kod QR, a na czacie link do Mentimetra. To jest link do ankiety, która ma za zadanie pokazać naszym sponsorom, że Państwo nas słuchają. Tam znajdują się trzy pytania, na które wystarczy odpowiedzieć potwierdzając lub zaprzeczając, czyli to są pytania prawda, fałsz. Odnoszące się do treści naszego webinaru, bardzo prosimy, żeby Państwo zechcieli wejść na ten Mentimeter i odpowiedzieć na te pytania, a my będziemy mieli odpowiedni dla nas materiał i potwierdzenie Państwa zainteresowania naszą tutaj rozmową. A teraz już przechodzę do tego podsumowania. Mamy taki zwyczaj na koniec webinarów. Pytania prelegentów i prelegentek o takie złote zasady, czyli o taką jedną najważniejszą, wybijającą się rzecz, która ich zdaniem decyduje o powodzeniu w tym obszarze, o którym jest webinar. A my mamy webinar, przypominam, o tym marzeniu dyrektorskim, żeby mieć wokół siebie osoby, które się angażują, które czują się zmotywowane do myślenia o przyszłości szkoły, do rozwiązywania jej problemów. No i ja rozumiem, że to w jakiejś mierze zależy od tych osób, ale jakoś też zależy od tego zaproszenia, które pokazuje dyrektor, tego zaproszenia czy dyrektorka, do tego współdziałania, do zespołowości w pracy, do wspólnego podejmowania decyzji. To jakbyście miały powiedzieć, co jest w tej kwestii najważniejsze? W bardzo krótkich słowach, to teraz właśnie jest na to miejsce i może zacznę od Justyny tym razem. Co jest Wiesz najważniejsze? co, wydaje mi się, że najważniejsza jest postawa dyrektora, tak? Czyli to, żeby być otwartym na pomysły, inicjatywy, na uwagi, też krytyczne, ale nie krytykanckie. To jest istotne, żeby słuchać, wymagać od wszystkich, natomiast doceniać tych, którym się chce chcieć. To jest dla mnie bardzo ważne. I taka zasada młodego chemika, która brzmi, że tam, gdzie nie ma zasad, są kwasy, się świetnie sprawdza w gronie pedagogicznym, czyli ustalić jednak pewne zasady. Pewne zasady, rozumiem. Bardzo ważne jest dla mnie to słuchanie, które wcale nie oznacza, że ja się muszę zgodzić z tym, kto do mnie mówi, tylko oznacza, że dla mnie jest ważny ten punkt widzenia i biorę go pod uwagę. Mam wrażenie, że to ważny czynnik, który robi z ludzi dorosłych i odpowiedzialnych za to, co robią. Dziękuję bardzo. Ula? Dzięki. Kiedy myślałam o tym, tak naprawdę, czym zakończyć te swoje wypowiedzi dotyczące pracy z Radą Pedagogiczną, to wydaje mi się, że nic nowego nie powiem ponad to, co zawsze mówię od wielu lat do ludzi. I tak naprawdę mam do tego przekonanie, stąd głośno o tym mówię, że Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły to tak naprawdę zespół bardzo różnych osobowości, bardzo różnych temperamentów.
osób, które mają bardzo różne potrzeby, są w różnej sytuacji życiowej, tu i teraz. I o tym wszystkim dyrektor musi wiedzieć i musi pamiętać, po to, żeby wiedzieć, że w tym zespole tak naprawdę są różne pokolenia. Jest pokolenie X, Y, Z, są ludzie urodzeni jeszcze przed 65 rokiem. I tak naprawdę każdy z nich ma swój sposób na dochodzenie do celu, na współpracę i trzeba pamiętać, że będą problemy, ale w dobrze funkcjonującym zespole te problemy często są wyzwaniami. Jeżeli z tymi wyzwaniami będziemy się mierzyć, to zawsze będzie rozwój organizacji, nauczycieli, każdego indywidualnie. Ja z wielką przyjemnością idę na podsumowania awansu zawodowego, bo tam dopiero widać to wszystko, o czym teraz mówimy. To jest Jasne. widoczne w wypowiedziach. To jest dla mnie największa laurka, którą ja biorę dla siebie, bo to jest dla mnie najlepsza informacja zwrotna, ten zachwyt komisji nad tym, co robią nauczyciele. Jasne. Dzięki. Kasia, a dla ciebie co? A dla mnie najważniejsze jest to, że jeśli chcemy mieć nauczycieli, którzy są samodzielni, sprawczy, którzy są gotowi do pracy zespołowej, to musimy zaakceptować fakt, musimy dać im możliwość decydowania, czasem wbrew swojemu zdaniu. I dla mnie to, ja się bardzo długo tego uczyłam, bardzo długo, więc tym chętniej się tym dzielę, że nie można mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. To znaczy, ludzie nie mogą być jednocześnie samodzielni, w sytuacji, w której wszystkie decyzje podejmuję ja i w której spieramy się co do różnych kwestii, ale ja mam zawsze ostatnie zdanie, bo to po prostu nie działa. I ja bardzo często podkreślam, że podejmujemy taką decyzję, chociaż ja, gdybym ja ją podejmowała samodzielnie, to byłaby ona inna, ale podjęliśmy ją wspólnie. I druga rzecz, ona się z tym wiąże, ja doceniam konflikt, bardzo doceniam konflikt, robię to publicznie. Jak nauczyciele na Radzie Pedagogicznej się spierają, to ja bardzo często mówię, uwielbiam patrzeć, jak się kłócicie. Po prostu uwielbiam na to patrzeć. I myślę, że właśnie docenianie konfliktu też ma ogromną wartość dla budowania współpracy. Jasne. To bardzo ciekawa myśl, a ja rozumiem, że oni wiedzą, co uwielbiasz w tym konflikcie i nie Tak, mam taką stawianie nadzieję. To sobie dobre to, pytanie. To dobre tylko. pytanie. Mam taką nadzieję. Zapytam o to, czy wiedzą, że chodzi mi po prostu o to, że tak jasno, precyzyjnie, bez lęku, wyrażają swoje zdanie i bronią swojego zdania i znajdują argumenty. Jasne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję prelegentkom za te wystąpienia. Bardzo przepraszam, że zostawiłem Was same na chwilę, ale widziałem, że Kasia z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej pomogła mi i znalazła się na tym miejscu. Zapraszam Państwa na nasze seminaria, które odbywają się co miesiąc, i na nasze webinaria, które odbywają się co 2 miesiące. Ale też wkrótce wyślemy do Państwa informacje, a właściwie rodzaj sondażu, gdzie organizować spotkania stacjonarne, bo odporna szkoła dorosła do takiej formuły, żeby oprócz letniej szkoły dyrektorów latem organizować też przynajmniej kilka spotkań stacjonarnych w różnych miejscach w Polsce i będziemy wkrótce pisali o tym, żeby Państwo zadeklarowali, jakimi miejscami bylibyście zainteresowani. Także to nas w najbliższym czasie czeka. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. My też bardzo dziękujemy.